Chcesz mieć pełną kontrolę nad kosztami kredytu? Weź wartki kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym. www.tatrzanskibs.pl. Bliżej Ciebie, bliżej Twoich potrzeb. Nikogo nie dziwi fakt, że gdy wypowiadamy słowo Częstochowa, niemalże natychmiastowo kojarzymy je z Jasną Górą. Miasto znane przede wszystkim z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w ostatnich dniach było w umysłach setek mieszkańców Podhala, którzy wzięli udział w pielgrzymce góralskiej. Ale to w czwartek mogli je wreszcie zobaczyć na własne oczy. Jest piątek, 1 sierpnia, Piotr Starmach. Zapraszam na wydanie wiadomości. Dokładnie 70 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Skutki przegranych walk były ogromne, ale bohaterstwo polskich żołnierzy walczących z okupantem było na tyle nieprawdopodobne, że aż do dzisiaj budzi podziw. Uroczystości rocznicowe odbyły się nie tylko w samej stolicy Polski, ale również w wielu innych miastach, w tym też w Nowym Targu. Dni chwały. Dni, których przyjaźń zastępowała broń, a kilka chwil szczęścia całe życie. A wszystko po to, by pokazać światu, czym dla Polaka jest wolność. Młodzi ludzie i dowództwo chciało podjąć walkę. Podjęli tą walkę. Na pewno słusznie, bo walka szła o to, żeby nie dopuścić do władzy wchodzących sowieckich hordów, które na 50 lat nam zabrały Polskę. Powiedzieli, że walczą dla Boga i dla ojczyzny. Warto umierać. Ludzie umierają na różne choroby, na nowotwory, różne choroby umierają, ale dla ojczyzny warto umierać. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych sojuszników. Nie wiedzieliśmy o paktach ze Stalinem, aliantów. No i liczyliśmy na pomoc. Ta pomoc w sumie się odbyła, ale słabo. Rosjanie nie pozwolili lądować samolotom alianckim po prawej stronie Wisły. I tak biliśmy się bardzo długo, bo 63 dni. Dniem czy nocą idziemy wytrwali, w bitwach ogień hartuje nam pierś. Myśmy już dawno drogę wybrali, jeśli nawet powiedzie prześmierć. Więc naprzód, niech broń rozdziera, niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. 9-dniowa pielgrzymka góralska z Podhala na Jasną Górę dobiegła końca. Choć droga była długa i męcząca, pielgrzymi niestrudzenie dotarli do swojego celu i w modlitwie dziękowali Matce Bożej Częstochowskiej za dary, jakimi ich obdarza. Z Częstochowy, Piotr Twardowski. Jeszcze tylko ostatnia, ale dość długa prosta. Częstochowa. Aleja Najświętszej Marii Panny. Górali słychać już z daleka. W kierpcach, góralskich koszulach, panie zaś w gorsetach i spódnicach. Idą odświętnie ubrani przed oblicze Maryi. 9 dni wędrówki i przebytych około 250 km. 33. Piesza Pielgrzymka Góralska dociera do Sanktuarium Narodu. Do stóp Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. To chyba najgłośniejsze spośród setek pielgrzymek, jakie tu docierają. Ich daleka droga i trud znajdują ostatecznie ukojenie przed obliczem czarnej Madonny. Nie chce mi się w ogóle już nawet wracać, bo jest tak wspaniale. Boję się, że jeżeli wrócę do swojego tego szarego życia, to że już nie będzie tak pięknie, wspaniale, a tu jest po prostu genialnie i bardzo się cieszę, że doszłam. Ja jestem bardzo szczęśliwy i po prostu brak słów. Trzeba się na to nastawić, nie myśleć o tym, że bolą nogi, że się coś dzieje. Idzie się po prostu, jest wesoło, jest okej. Okay. Są gospodarze dobrzy, jest wszystko. Bliżej Nowego Targu to te noclegi są jakby łatwiejsze do zdobycia przez nas, kwaterniszczów. Dopiero jakby im dalej zbliżamy się, im dalej idziemy w Polskę, bardziej zbliżamy się do Częstochowy, z tymi właśnie noclegami jest tak troszkę gorzej. Wielu ludzi właśnie przyjmuje w domach, też czasami jak już nie mamy gdzie kogoś ulokować, no to znajdujemy jakąś szkołę, remizę. Górale wchodzą nie tylko ze śpiewem na ustach,
i rozgrzanymi sercami, ale też z podarunkiem dla królowej Polski. Niosą kwiaty, chcąc w ten sposób symbolicznie wyrazić swoją miłość. Najpierw jednak padają na twarz na wałach jasnogórskich, by po pozdrowieniu przez gospodarzy tego miejsca, ojców Paulinów, udać się na modlitwę przed cudowny obraz, gdzie zostawią swój dar, a także swoje troski. Oczywiście zmęczenie jest, nie ma tak, żeby nikogo nic nie bolało, ale tak Pan Bóg sprawuje, Matka Boska daje, że każdy do celu dociera. Chodzi o to, żeby zgłębić swoją wiarę, nie? Przede wszystkim i pokazać innym, że warto pielgrzymować i że to jest jakiś sens w tym wszystkim. Całą rodziną my się wybrali do Częstochowy. No i cel był, żeby było coś lepiej, nie? W tej Polsce, nie? Dla całej rodziny i dla nas. Dojście tutaj to jeszcze też nie było celem tego, w czym idę, a to jakby początek, ale myślę, że to będzie kontynuacja mojej modlitwy i prośby dalej. Jeśli można, to chciałam pozdrowić mojego syna Adama, bo zawsze mi mówi: mama, wszyscy są w tej telewizji, ciebie nigdy nie ma, a mogłabyś raz nas pozdrowić, więc bardzo cię, Adasiu, szczerze i serdecznie pozdrawiam i kocham cię. Ostatnim kulminacyjnym punktem pielgrzymki jest polowa msza święta, której w tym roku, tak jak i w ubiegłym, przewodniczył ksiądz biskup Jan Szkodoń, rodak z Orawy. W Eucharystii uczestniczy około 1000 górali, ale nie tylko pątnicy. Wiele osób przybyło dopiero do Częstochowy. Chcieli być razem, tutaj, ze swoimi rodzinami. Każdy pielgrzym zawierzył się naszej Pani Jasnogórskiej. Te wszystkie osoby, które miał w sercu tą wszelką modlitwę, pewno i były łzy, i była radość. No i zostało oczekiwanie na następną pielgrzymkę. Koniec pielgrzymki to jednocześnie początek przygotowań do kolejnej, już 34. Bo życie pielgrzymkowe trwa cały rok. Koniec utrudnień w drodze do Morskiego Oka. Od teraz turyści będą mogli się tam wybrać autobusem, oszczędzając sobie tym samym wielu chwil czekania na wolne miejsce w parkingu na Palenicy Białczańskiej. Pytanie, co chętni na podróż w góry zyskują, a co tracą? Marcin Szkodziński. Turyści wybierając się do Morskiego Oka nie muszą już stać samochodem w korkach, czekając na wjazd na parking na Palenicy Białczańskiej. Uruchomiona została bezpłatna linia w systemie Park and Ride spod Nosala. Jednak aby móc wsiąść do autobusu, należy pozostawić samochód na parkingu, który kosztuje 20 zł. Jest to autobus hybrydowy, jest to taki pierwszy krok nasz parku w takim celu, żeby promować ekologiczny transport. Docelowo chcielibyśmy, żeby na tej trasie, a także na innych, między innymi z Ronda do Kuźnic, jeździły autobusy elektryczne. Autobus będzie odjeżdżał o godzinie 8, 9.30, 11, 14, 15, 15, 45, 17, 15. Dzięki takiemu rozwiązaniu turyści wybierając się nad Morskie Oko nie muszą już martwić się, czy znajdą miejsce parkingowe na Palenicy. Autobus ma być także traktowany przez policję jako komunikacja zbiorowa, dzięki czemu będzie mógł omijać korki, jadąc lewym pasem pod prąd. Obecnie autobus jest testowany i ma kursować do końca sierpnia, jednak TPN rozważa zakup takiego środka transportu. W czwartek przed Powiatową Komendą Policji w Nowym Targu odbyło się coroczne Święto Policji, w trakcie którego zasłużonym funkcjonariuszom wręczano odznaczenia i dyplomy. Uroczystości były związane również z 95-leciem istnienia tej służby w Nowym Targu. Na taki dzień funkcjonariusze czekają cały rok, bo chociaż ich poświęcenie w ciężkiej pracy trwa bezustannie, to dopiero podczas takiej uroczystości spotyka się ona z zasłużonym uznaniem. To święto jest dla nas jakimś szczególnym wydarzeniem. To jest okazja, gdzie funkcjonariusze zostają odznaczeni na wyższe stopnie policyjne, zostają uhonorowani różnymi odznaczeniami, czy to za zasługi dla policji, czy odnośnie odznaczeń za staż pracy. Funkcjonariuszom wręczonych zostało 6 medali srebrnych i 1 brązowy za długoletnią służbę. Z kolei odznaki dla zasłużonych policjantów trafiły w ręce Adama Mokrackiego, Ryszarda Piętki i Piotra Stanka. Ponadto reszta mundurowych została mianowana na wyższy stopień, w tym m.in. komendant nowotarskiej policji Zbigniew Domalik oraz jego zastępca Robert Bartosz, którzy awansowali na wyższe stopnie oficerskie.
ale nie był to koniec nagród dla funkcjonariuszy porządku publicznego. Odznaczenie otrzymujemy od zaproszonych gości, czy od Straży Pożarnej, czy od Urzędu Miasta, Urzędów Gmin, od Tatrzańskich Parków za współpracę. I tak, wyróżnienia płynęły za zasługi dla pożarnictwa, czy chociażby za działanie na rzecz bezpieczeństwa. Policjanci, którzy w czwartkowe popołudnie wypełnieni byli dumą i radością, czeka teraz powrót do codziennej służby. Należy życzyć, by swoją pracą udowodnili, że odznaczenia i nagrody były zasłużone. 13. Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym już za nami. Impreza, w której zawodnicy rozpoczęli zmagania w miniony poniedziałek, przyniósł wiele niespodzianek. Był też i powód do dumy. Nasi reprezentanci w końcowym rezultacie stanęli na podium. Jest 6 rodzajów wędkarstwa. Morskie, podlodowe, spinningowe, spławikowo-gruntowe, trolling oraz to, w którym rywalizowali przez kilka dni wędkarzy na podhalańskich rzekach. Wędkarstwo muchowe. Dzisiaj zakończyły się 13. Muchowe Mistrzostwa Świata Juniorów organizowane przez Nowosądecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Złowiono około 2,5 tysiąca ryb. Także myślę, że nasze wody są świetną areną do rozgrywania takich zawodów. Wędkarstwo muchowe, jak sama nazwa wskazuje, polega na poławianiu ryb z wykorzystaniem metod sztucznych, czyli na tak zwaną muszkę. Tych, tak jak i linek używanych przy łowieniu, jest kilka, więc z pozoru to zdawałoby się proste zadanie. Do prostych jednak nie należy. Po pierwsze trzeba rybę znaleźć, jak się już znajdzie, no to trzeba umieć złowić. Wiadomo, że na danym stanowisku jest określona liczba ryb, no prędzej czy później ją skują te ryby, zranią ją, ona się później boi. To wtedy się trzeba umieć do niej dobrać, stopniowo, powoli łowić, aż się uda. Młodzi wędkarze z Polski i 9 innych krajów rywalizowali w 5 sektorach wyznaczonych na rzekach Czarny Dunajec, Biały Dunajec oraz Białce. Taka impreza służy po pierwsze sportowej rywalizacji w duchu fair play, a przede wszystkim no, cały czas, co roku mistrzostwa odbywają się w innym państwie. Zawodnicy jeżdżą, poznają, widzą kulturę danego kraju, architekturę no, i poznają też ciekawe rzeki, różne łowiska. Jest to naprawdę bardzo szeroki charakter promocyjny regionu. Pasjonaci wędkarstwa z Czech, Słowacji, Słowenii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, RPA, Finlandii, Stanów Zjednoczonych i oczywiście z Polski. Zapewne już nie mogą się doczekać kolejnych zawodów. Życzymy im, by ryby brały dobrze. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu udanego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Wiadomości. Chcesz mieć pełną kontrolę nad kosztami kredytu? Weź Wartki Kredyt w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym. www.tatrzanskibs.pl. Bliżej Ciebie, bliżej Twoich potrzeb.